a mianowicie najlepszego bramkarza. Trzecie miejsce, najmniej straconych bramek, 44, bramkarz ze Stanclewa. Zapraszamy. Drugie miejsce, 29 bramek, bramkarz z Borek Wielkich. Wszechstronny zawodnik. No i pierwsze miejsce, 19 bramek straconych, Tajfun Rzet. Chyba wszystkie nagrody zgarnął w tym roku. Ale raz. Mieliśmy bramkarzy, czas może na jakichś strzelców, którzy pokonali tych bramkarzy najlepszych. Trzecie miejsce najlepszym strzelcem okazał się Przemysław Kuminiarczyk, 21 bramek. Kolejnym takim strzelcem, który strzelił o jedną bramkę więcej, jest Wojciech Gabrusewicz. I najlepszym strzelcem Biskupieckiej Ligi PTS 2017 został Paweł Chomin z ilością 24 bramek. Jeszcze strzela. Moment. Super. Proszę Państwa, fajnie, no tylko teraz tak, publiczność jakaś taka nierozgrzana sugeruje, żeby może oficjele na chwilę usiedli, spróbujemy dziewczyny rozgrzać? Spróbujemy, jasne, spróbujemy, zobaczymy jak przy hinduskich rytmach nam publiczność się rozgrzeje. Tak jest. Proszę Państwa, Suakara, tak? I Suakara. 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 Czyli za karę. Za karę, tak. Za karę weszły na scenę. Proszę Państwa, dziewczyny inspirują się również muzyką hinduską, a właściwie jej elementami. No i efekt tego za chwilę zobaczymy. Yeah.
Proszę Państwa, to była Suakara, utwór Suakara, a Artur, czy możesz zaprosić naszych pana burmistrza, panią Bogusię? Zanim oficjele wejdą na scenę, ja tylko chciałbym przypomnieć. Proszę Państwa, zespół złożony z Rzecka i Raszonga, z zawodników, to aktualny mistrz województwa od 7 października. Aktualny mistrz województwa w piłce nożnej na boisku Orlik. LZS.